Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, był taki film chyba Poszukiwana Poszukiwanej i tam była rozmowa na temat zawartości cukru w cukrze. Teraz w Ameryce prawnik skarży wielką korporację spożywczą, no i mówi, że nie ma wystarczająco truskawek w truskawkowych ciasteczkach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, jest wesoło. Prawnicy to chyba Szekspir opisywał, co trzeba zrobić z prawnikami. No i każdy normalny człowiek mniej więcej się zgadza, że 3/4 prawników, no to faktycznie Szekspir miał rację, co z nimi zrobić. Pop-tarts. Pop-tarts, no to są takie ciasteczka. No, mąka z zewnątrz, taki placek truskawkowy, mniej więcej tej wielkości, takiej grubości. No, sprzedawane są mrożone, sprzedawane są świeże, no, nie mrożone. Ludzie czasami wrzucają je do tostera, tak żeby podgrzać. No, ale to jest taki po prostu troszeczkę herbatnika takiego z drzemem w środku. No i drzem niby jest, ma być truskawkowy. No i w zeszłym roku, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, no to trzy sprawy zostały założone dotyczące właśnie tych ciasteczek truskawkowych z drzemem. No i oskarżenie jest takie, że nie ma tam wystarczająco dużo truskawek. No, że są inne owoce, no ale trochę mniej znane i trochę mniej smaczne, no i niewyjaśniane, że z reguły, no to są gruszki, jabłka. Kto się za to wziął? No, prawnik. Skąd jest prawnik? No, z Nowego Jorku. Oskarżył ten wielką firmę, że właśnie tam sprzedają gruszki i jabłka, a mówią, że to są truskawki. Ile chce? 5 milionów. Tak jak wspomniałem, 5 milionów. Także to jest spore pieniądze. Troszeczkę inne pudełka z inną nazwą. Ten sam prawnik złożył sprawę, no tym razem w Sądzie Federalnym w Illinois. No tam chodziło, że były mrożone truskawki. Ciasteczka truskawkowe, ale mrożone, nie takie świeże, czy tam nie mrożone. No te ciastka, no to są jako nazywane są pełne ziarno i pełne ziarno, mrożone truskawki do odgrzewania. No, prawnik powiedział, że to są bardzo fałszywe, bardzo zmylające, no i do tego bardzo oszukańcze opisy, bo tak jak właśnie powiedział, że tam nie ma tych prawdziwych truskawek. Kellogg, no to oni, Kellogg, no to też ciekawa jest historia, no bo oni zaczęli robić takie śniadania, te płatki śniadaniowe. To w ogóle była dziwna taka grupa, no można powiedzieć, trochę ekscentrycznych, bogatych ludzi, no ale to mieli takie sanatoria, nie sanatoria, no i tamten Kellogg, on zaczął robić te na śniadanie różne takie płatki mieszał z najróżniejszymi rzeczami. Cała ta kolonia, cała ta egzotyczna grupa tych ludzi, to wszystko się skończyło, no ale firma produkuje jedzenie, no Kellogg to jest też całe jedno wielkie miasteczko, tam były fabryki, tam szkoły były budowane, wielka sprawa, to był taki fabrykant, finansista, troszeczkę utopijny, no ale zbudował potężną kompanię, wspomagał bardzo dużo ludzi, tam w pewnym momencie to chyba pracowało z 10 tysięcy, to była taka kolonia robotnicza, ciekawa sytuacja, no w każdym bądź razie Kellogg jest oskarżony przez prawnika, który chce wyrwać 5 milionów, no bo to z reguły jakiś cwaniaczek wychodzi i znajduje bogatą firmę, no i
no i wtedy atakuje. Czy ktoś się zastanawia, no każdy normalny, co je te Pop-Tarts, no one są smaczne, one są, mają cukier, każdy rozumie, że tam nie ma nic dobrego w tym wszystkim, że to nie są ani wegetariańskie, no ani mięsne, to po prostu, no i każdy nie zastanawia się, każdy normalny nie dziwi się, ani nie zastanawia, że w tym drzemie jest to, co potrzebują wrzucać, no tam nie ma żadnych tam bardzo drogich rzeczy, no jest takie ciasko, jak jest. Nikt się nie zastanawia, czy to jest wegańskie, czy organiczne, czy super zdrowe, czy niezdrowe. No płaci się tam parę centów za to i każdy podejmuje ryzyko, czy, no nie ryzyko, no ryzyko, no to można by było powiedzieć, że się otruje, no ale jak się tego nie je codziennie, no to jest tylko smak do przegryzienia. Spencer Sheehan właśnie z Nowego Jorku, on jest w Great Neck, czyli wielka szyja, no takie miasto się nazywa, takie, no nazwy są miast w Ameryce właśnie takie, w Nowym Jorku jest Great Neck, czyli wielka szyja, no i wziął się z, nastawił na to, żeby wycisnąć pieniądze z Kellogg. Firma dziesiątki lat przetrwała ten zmieniające się smaki, tak, no bo ludzie ciągle zmieniają, no ale to ze wszystkim jest ciągle wariactwo, albo pić kawę, albo nie pić kawę, albo słodzić, albo nie słodzić, albo solić, albo nie solić, albo jeść mięso, albo nie jeść mięso, no ale oni właśnie są w tej sytuacji, że te Pop-Tarts, te ciasteczka z drzemem po prostu sprzedają, no bo to jest użyteczne, to się po prostu kupuje, zjada, no jest troszeczkę nostalgii, no bo ludzie za młodu to jedli, no i to jest przyjemne i szybkie, po prostu tą folię, to sreberko się rozrywa, je taki płaski taki płatek. Wszystkie, no bardzo dużo innych takich snaków ze sporą zawartością cukru, no to jakoś przestały się sprzedawać, no a te wszystkie Pop-Tarts to są popularne. No, ten Spencer Sheehan, ten diabelski prawnik, no to on mówi, że jemu to o to chodzi, nie chodzi o pieniądze, tylko o to chodzi, żeby Kellogg zaczął używać prawidłowych nalepek, no, czy opisów. No, jak zwykle wiadomo, że to jest jedno oszukaństwo, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, nikt normalny się nie spodziewa za dużo tych truskawek. No to tam nie są przecież świeże truskawki, to się nie je świeżych truskawek, to jest dżem. No i jest wypełniacze są jakie są. Niektórzy ludzie właśnie się mówią, że zawsze podejrzewali, że ta zawartość truskawek w truskawkach jest dosyć mała. No ale to jest, no chyba, mnie się wydaje, że musi chyba być więcej niż połowa. No zobaczymy, co Kellogg powie, czy ciasteczko truskawkowe musi mieć więcej niż 50% tych truskawek, czy musi być nazywane ciasteczko z truskawkami. Dużo ludzi mówi, że mogłoby mieć więcej tego drzemu, no ale to wtedy nie byłoby takie płaściutkie, cały ten cyrk to jest w tym, że po prostu te ciasto jest takie cieniutkie, ten drzem jest taki cieniutki, no jak ktoś chce robić, ktoś chce jeść zdrowsze i lepsze, no to musi sobie sam robić jakiś chleb bananowy, czy z żurawinami, czy nawet chleb z dynią, tak? No w Ameryce teraz będzie sezon na dynię, ludzie wystawiają dynię na Halloween. Na Halloween to jest 30 ostatniego dnia października.
dzień przez świętem wszystkich zmarłych. No i dynie właśnie są wycinane w takie różne twarze, nie twarze, no ale mordy takie zębate, nie zębate, uśmiechnięte. No ale jeżeli ktoś nie lubi tych truskawkowych poptarc, no to powinien sobie robić chleb właśnie z dynią. Wszyscy, no ci prawnicy szukają tych możliwości, gdzie można wyrwać jakieś pieniądze. Prawnicy studiują te nalepki, no i te sądy przyjmują to i rozprawy się dzieją. Nie każą płacić później tym oskarżającym i to jest najciekawsze, że często nie każą płacić kosztów sprawy tym oskarżającym. W Irlandii była ciekawa sprawa właśnie na taki temat, że powiedzieli, że chleb to nie jest chleb w takim firmie takiej kanapkowej Subway. Subway, no to w Polsce przypuszczalnie też jest, no ale Subway, no to dlaczego Subway? No bo to jest taka długa bułka paryska, można powiedzieć. No i ona wygląda jak łódź podwodna, no albo można powiedzieć, że jak Subway, jak do metra ludzie jeździli, no to brali sobie taką kanapkę, tak się nazwali. No i w Irlandii, w Republice Irlandii, no to jest prawo takie 1962 roku, które określa chleb. No i chleb mówi, chleb jest definicja chleba, że mąka nie może mieć więcej niż 2% cukru. Te chlebki z Subwayu mają dużo więcej, bo mają 10% cukru. No i właśnie sąd nakazał, że to, ten chleb to nie jest chleb, no bo ma więcej niż 2% cukru w tym mące i w tym zacierze. Także skarżą, czy wygrywają pieniądze, no trudno powiedzieć. Ale wszyscy normalnie mówią, no chleb jest chleb, jak ktoś lubi bardziej słodki, no to ma takiego słodkiego zęba na takie rzeczy. No ale czy żeby skarżyć o to? Te pop-tarts, te ciasteczka, no dużo ludzi, tak jak wspomniałem, to przez dziesięciolecia ludzie jedzą, kupują. Ludzie, którzy studiują, zawsze sobie mogą przekąsić, to jest łatwe do schowania w kieszeni. No i nikt nie powie, że wierzy w to, że je świeże truskawki. No ludzie nawet jeżeli kupują mrożone truskawki, no to wiedzą, co to wszystko jest. No jest sprawa, tak, jest sprawa do wygrania, jest sprawa do przegrania. Takie amerykańskie ciekawostki szukają, prawnicy po prostu szukają frajera, szukają ludzi z głęboką kieszenią, no bo prędzej czy później dojdzie do jakiegoś arbitrażu, do jakiegoś dogadywania się, no i prawnicy z Kellogg rzucą tam jakieś pieniądze, no to jest ryzyko takie, że później następni zaczną przychodzić i będą skarżyli. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, czujesz strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaż dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, no gdziekolwiek mieszkacie, Filipiny, Polinezja, Niemcy, Austria, Australia, Ameryka Północna, Południowa, Kanada, no na Antarktydzie może ktoś mieszka, na Arktyce może ktoś mieszka, no gdziekolwiek jesteście, w Chinach, no w Chinach to tak za bardzo nie ma gdzie głosować, bo tam jest jednopartyjny system. No ale gdzie jesteście, trzymajcie się swojego konserwatywnego punktu widzenia, światopoglądu. Świat zwycięży, normalnie zwyciężą. Przekaz dla socjalistów, no widzicie, co się dzieje w Ameryce, płacicie większe podatki, płacicie więcej pieniędzy za benzynę.
Także zastanówcie się, co robić w wyborach międzyprezydenckich 2022. Zastanówcie się, jak głosować w wyborach prezydenckich 2024. No jeżeli jesteście zarejestrowani jako demokraci, no to przerejestrujcie się na niezależnych albo zmieńcie przynależność partyjną na republikanów. Jest nadzieja, że zrozumieliście, że popełniliście wielki błąd, głosując na Bidena. Wszyscy słuchacze, którzy nie głosowali, a żyli w Ameryce, no to pamiętajcie, że też przez to, że nie głosowaliście, to jest Biden, to Biden jest wybrany, jak to mówią. Prezydenta wybierają ci, którzy nie głosują. Także postarajcie się głosować następnym razem. Zdrowia dla normalnych.